Dobry wieczór, dzień dobry. Jeszcze raz się przywitam. Paweł Tomaszewski. Jest mi bardzo miło, że Państwo zdecydowali się mnie posłuchać dzisiaj. Zacznę od tytułu. Tak jak już powiedziałem, to jest tytuł troszeczkę angażujący Państwa, który miał wzbudzić emocje właśnie i spowodować to, że Państwo zaczniecie się zastanawiać, co autor miał na myśli, co to znaczy, jak nie stracić na podatkach. Na pewno pierwszą myślą, jaką Państwu przyszła do głowy, było to, że będę dzisiaj mówił o niższych podatkach, jak zapłacić mniej podatków legalnie. To oczywiście, bo to jest moje główne zadanie, taki mam zawód, żeby Państwu pokazywać rozwiązania podatkowe, które pozwalają legalnie płacić niższe podatki. Ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś ważniejszym dla mnie. I to jest główny temat dzisiejszego spotkania. Jak nie stracić na podatkach oznacza dla mnie, jak nie wpaść w kłopoty podatkowe. Inaczej, to jest tak, ja to sobie tak w ten sposób tłumaczę. Jak nie stracić na podatkach, to znaczy jak dobrze zaplanować mój biznes, bo nikt tego chyba nie zakwestionuje, że podatki są kluczowym dla Państwa elementem biznesu. Ja widziałem wiele, wiele, wiele biznesplanów i jednym z podstawowych wskaźników w każdym biznesplanie była stopa, realna stopa podatkowa. Państwo planujecie, Państwo musicie planować, Państwo musicie wiedzieć, jakie podatki zapłacicie za 2-3 lata. I to jest właśnie... Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć, jak to zrobić, żeby wiedzieć, bo chyba nie jest tajemnicą dla nikogo, kto mieszka w naszym pięknym kraju, że dzisiaj trudno powiedzieć, jakie podatki będziemy płacić w następnym roku. Już nie mówiąc o tym, jakie będziemy płacić za 2 lata, już nie mówiąc o tym, jakie będziemy płacić za 3 lata. To nie jest normalne, powiem tak. To jest rzecz, która mnie bardzo frustruje i to jest... powód, dlaczego ja się z Państwem dzisiaj spotykam, bo tak rozumiem moją misję, misję mojego zawodu, żeby Państwu pokazać, jakie podatki płacimy za 2-3 lata, tak, za rok, jak zaplanować biznes. Przecież misją doradcy podatkowego nie jest powiedzieć dzisiaj, jakie dzisiaj Państwo zapłacicie podatki, bo to będzie musztarda po obiedzie, prawda? Dzisiaj można zadzwonić sobie, czy zadzwonić do Urzędu Skarbowego. Pani nam powie, zawsze wyższe podatki, zawsze te większe podatki. Natomiast jak zaplanować biznes, żeby nie stracić na podatkach? To jest główny cel dzisiejszego spotkania. Ja będę mówił około 20-25 minut, postaram się zmieścić w tych ramach. Później, mam nadzieję, padną pytania. Gdyby coś się nie zmieściło w tych naszych ramach dzisiejszego webinara, zapraszam do kontaktu, który będzie podany na końcu. Dzisiaj porównamy sobie sytuację 3 hipotetycznych osób. Pan Stanisław, pani Katarzyna i pan Paweł, oczywiście mój imiennik. Jak państwo się domyślają, pan Paweł ma najlepiej, ale zaraz powiemy dlaczego. Na pewno państwo wszyscy znają na wyrywki sposoby, w jaki można prowadzić działalność w Polsce. Czyli można mieć jednoosobową działalność gospodarczą, która jest tam opodatkowana i na ryczałcie, na karcie podatkowej albo liniowo, albo stawką progresywną. Można prowadzić spółkę z o.o., spółkę komandytową. Ale dzisiaj też Państwo zapoznacie się z inną formą prowadzenia działalności w Polsce, legalną, która pozwala zaplanować podatki, która pozwala przewidzieć, jakie płacimy podatki, która pozwala bezpiecznie prowadzić biznes w Polsce od strony podatkowej i nie tylko, czyli pozwala zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, które nie jest tylko związane z przepisami podatkowymi, ale na przykład z wprowadzeniem przepisów jakichś nowych w zakresie gospodarki odpadami, jakimiś nowymi wymogami odnośnie RODO, etc., etc. Jest tego naprawdę mnóstwo. Dobra, ale do rzeczy. To będzie bardzo krótka prezentacja na temat, jak wygląda dzisiaj JDG, jak spółka i jak ta trzecia najlepsza forma, moim zdaniem, forma prowadzenia działalności, ale ponieważ jesteśmy zobligowani formą prezentacji, więc ja Państwu
Przedstawię moje poglądy na temat prowadzenia działalności w Polsce w tym momencie. Pan Stanisław prowadzi działalność gospodarczą. Ponieważ jest to działalność gospodarcza, więc pan Stanisław wybrał stawkę liniową. Dzisiaj stawka liniowa to jest 23,9. Na pewno wszyscy państwo już wiecie. Co jest ważne dla pana Stanisława? To, co ja widzę dzisiaj. Pan Stanisław nie wie, ile zapłaci za rok. Nawet za kilka miesięcy, ponieważ pojawiają się różne projekty podatkowe, o których będziemy mówić na końcu. Pan Stanisław ma ograniczone prawo własności. Można mu zabrać firmę, proszę państwa. Jak to się dzieje? No tak, proszę państwa, w Polsce można zabrać firmę z dnia na dzień. Widzieliśmy to już, są przepisy na to, nie będziemy teraz się rozszerzać tego pojęcia, tutaj zabrać firmę, ale tak jest. Pan Stanisław odpowiada własnym majątkiem za zmiany interpretacji prawa. To też ja widzę codziennie praktycznie, tak? Bo pan Stanisław to jest mój ulubiony klient, bo dzwoni do mnie i mówi tak, w jednym urzędzie dowiedziałem się, że frytki, które sprzedaję dzisiaj, są na 23% VAT, tak? W innym urzędzie powiedzieli mi, że na 8%. Pan mówił, pan Paweł, mówił, że można sprzedawać na 5% frytki. Która wersja jest prawidłowa? No właśnie, proszę państwa, która jest prawidłowa? Tego nie wie nikt tak naprawdę, bo to zależy od momentu, w którym pan Stanisław zostanie skontrolowany w VAT. Pan Stanisław nie ma tajemnicy bankowej, proszę państwa. 1 lipca tego roku umarła w Polsce definitywnie, ostatecznie tajemnica bankowa. Dzisiaj już urzędnicy z kilkunastu urzędów, w tym Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Inspekcji Pracy chyba nie, ale być może już niedługo, mogą spokojnie wchodzić na państwa konto pod byle pozorem i sprawdzać te konto prywatne również. Pan Stanisław ryzykuje, prowadząc działalność w Polsce, tym, że dokonane zostanie tak zwane zajęcie zabezpieczające jego majątku prywatnego, tak? W związku z tym, że prowadzi działalność w Polsce, ma takie niebezpieczeństwo. Pan Stanisław podlega bezpośrednio kontroli jako osoba prowadząca działalność gospodarcza. To jest, często jest to spotykane taki jako, powiedzmy, pewna sankcja w kontroli. Pan Stanisław musi przyjść, tak? Ja dzisiaj jako pełnomocnik reprezentuję różnych podatników, ale urzędnicy mówią tak, no nie, no, panie Stanisławie, ja pana wzywam, a nie pana Tomaszewskiego. Pan Tomaszewski oczywiście mówi, że to pan Tomaszewski ma pełnomocnictwo, to pan Tomaszewski pana reprezentuje, ale ja nie chcę widzieć pana Tomaszewskiego. Ja chcę widzieć pana Stanisława. Co pan Stanisław musi rzucić biznes, musi jechać 20, 30, 50, 100 kilometrów do Urzędu Skarbowego, który go wzywa i składać jakieś wyjaśnienia, bo akurat urzędnikowi chciało się tak naprawdę złamać przepisy, tak? Złamać przepisy o reprezentacji. Pan, to co już powiedziałem, pan Stanisław ma stuprocentową niepewność w zakresie opodatkowania VAT-em. Wątpliwości wszystkie, proszę państwa, w kontroli są rozstrzygane na niekorzyść podatnika. Zupełnie niezgodnie niż mówi ordynacja podatkowa, zgodzę się tutaj z każdym, kto tak mówi. To mamy moje poglądy na temat jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka z o.o., to samo. Prowadzi pani Katarzyna spółkę z o.o., też hotel plus restaurację. Jakie podatki płaci pani Katarzyna, prowadząc spółkę z o.o. w Polsce? Płaci 19% CIT, oczywiście zgodzę się, że do 2 milionów przychodów w roku płaci 9% CIT. I 19% podatek od dywidendy. Nie wie, ile zapłaci jutro. To samo, co u pana Stanisława. Tak, też mamy zupełnie rozchwiany system podatkowy. Co chwilę się zmienia. Tak? I to nie tak, że powiedzmy, ładnie się mówi w uzasadnieniu do każdej ustawy, która wprowadza coś nowego, że to jest doprecyzowanie poprzednich przepisów, czyli to nie jest zmiana. To nie jest nic zmiana, proszę państwa, to jest tylko doprecyzowanie, tak? Pani Katarzyna zastanawiała się nad estońskim CIT-em. Natomiast dla mnie estoński CIT to pułapka, bo proszę państwa, w historii ulg podatkowych w Polsce jeszcze się nie zdarzyło, żeby jakakolwiek ulga nie była pułapką. Mamy to, widzimy to i
Estoński CIT mamy od początku roku, a tak naprawdę już dwukrotnie został zmieniony i prawdopodobnie jeszcze raz zostanie zmieniony w ciągu tego roku. Przepisy o estońskim CIT-cie, a to jest tylko pierwszy rok. Tak? A estoński CIT, minimalny okres, na jaki możemy wybrać, to 4 lata. Czyli na 4 lata, wybierając estoński CIT, zakładamy się z państwem w sensie ustawodawcą, państwem, fiskusem, o to, jaki ten podatek będzie po tych 4 latach. Ja mogę się założyć z każdym, że to nie będzie to, co jest dzisiaj. Tak? To nie będzie w charakterze takim, że my na tym wyjdziemy dobrze. Jeszcze, proszę Państwa, naprawdę toczą się procesy o ulgi, które podatnicy uzyskali w 2010, 11, 12 roku, bo fiskus po kilku latach postanowił jednak inaczej zinterpretować te przepisy, które wcześniej były jasne. Tak jak wcześniej powiedziałem, spółka z o.o. też nie gwarantuje pełnego prawa własności. Tak jak u pana Stanisława, spółkę z o.o. można pani Katarzynie zabrać. Odpowiada pani Katarzyna subsydiarnie za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Czyli również jej odpowiedzialność jest teoretycznie ograniczona, ale jednak istnieje. Również nie obowiązuje panią Katarzynę tajemnica bankowa, ponieważ no, działa w Polsce, prowadzi no, legalną działalność, ale zapłaciła za to swoją prywatnością. Niepewność w zakresie opodatkowania VAT. Tu mógłbym długo opowiadać, nie będę. To, co powiedziałem o frytkach, to jest jeden z przykładów, które powtarzają się nagminnie. Coś jest opodatkowane tak, coś jest zwolnione, za chwilę nie. W innym orzeczeniu Skarbowego Urzędu czytamy, że tak. I tak, takie niestety spory prowadzimy później. Rzadko odbywają się te spory, kończą się z korzyścią dla podatnika. Dlaczego? Dlatego, że trwają latami. Gdyby sprawiedliwość była rychła, gdybyśmy się szybko dowiedzieli, popełniłeś błąd, no to wtedy byłoby, że tak powiem, można byłoby się bić w piersi, no rzeczywiście popełniliśmy błąd i tak dalej. Ale ja mam sprawy z 2015 roku jeszcze przed sądem, tak? Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed ostatnią instancją. Zaczęły się w 2013 roku, za chwilę będzie 10 lat. Ja wiem, że wygram te sprawy, ale po co? Nikt już nie pamięta, o co chodziło. I teraz, proszę Państwa, oczywiście mój imiennik, pan Paweł, najbardziej uśmiechnięty z całej trójki, najbardziej zadowolony. Dlaczego pan Paweł jest taki zadowolony, proszę Państwa? Ponieważ prowadzi w Polsce działalność w formie, która jest praktycznie nieznana małym i średnim przedsiębiorcom, a jest znana dużym korporacjom i dużym firmom. Ta forma prowadzenia działalności to jest oddział spółki zagranicznej. Oddział spółki zagranicznej brzmi zupełnie nieznano, nikt o tym nie słyszał, nikt tego nie trenował. Natomiast jeśli jedziemy, na przykład bierzemy leasing z Volkswagena, no to bierzemy z oddziału polskiego Volkswagena, niemieckiej spółki. Jeśli kupujemy paliwo od BP, to kupujemy od polskiego oddziału BP. Jeśli strzelam, idziemy do Biedronki zakupić masło, cokolwiek, cukier, który jest teraz towarem bardzo no, poszukiwanym, przynajmniej no, może jest jeszcze, ale już ta cena jest nieatrakcyjna, to też kupujemy od oddziału spółki, proszę Państwa, akurat od portugalskiego przedsiębiorcy, który ma w Polsce oddział. I teraz najważniejsze, proszę Państwa. Dlaczego pan Paweł jest taki zadowolony? Dlaczego mu się ta gęba po prostu nie zamyka z uśmiechu? Proszę Państwa, po pierwsze, jest bezpieczny, o czym za chwilę powiemy, ale jadąc od góry, płaci niskie podatki, proszę Państwa. Płaci podatek dochodowy, całkowity podatek dochodowy z całej firmy, tak? Czyli i CIT, i PIT łącznie, bo mamy tutaj do czynienia ze spółką. Ktoś powie, że są dwa podatki i że spółka jest podwójnie opodatkowana. Otóż, proszę Państwa, spółka zagraniczna jest albo nie jest podwójnie opodatkowana. Tak? Akurat w tym naszym wydaniu mówimy o spółce angielskiej, nie jest podwójnie opodatkowana. Jest pojedynczo opodatkowana. To jest herezja. Jeśli ktoś powie w Polsce, wyjdziecie Państwo na ulicę w Warszawie, na ulicę Świętokrzyską, tam jest taki ponury gmach, w którym mieści się ministerstwo, powiecie, Ministerstwo Finansów, powiecie, że spółka jest jednokrotnie opodatkowana, no to
najlepszym wypadku po prostu cały gmach się zatrzęsie ze śmiechu, bo oni tak zrobili, że spółki są podwójnie opodatkowane. Natomiast ich bracia po fachu i siostry po fachu z Urzędu Skarbowego w Anglii zrobiły tak, że spółki są jednokrotnie opodatkowane. Stąd bierze się to, że pan Paweł płaci 5-6% podatku dochodowego, w zależności od tego oczywiście, jak tam mu ta działalność idzie, bo tutaj jest kwestia właśnie amortyzacji, którą trzeba też na polskie przepisy przełożyć i tak dalej, i tak dalej. No ale efektywnie nigdy nie zapłaci więcej niż 6-7, tak? Porównujmy do tego, co było wcześniej, porównajmy, przewijmy, proszę, troszeczkę chwilę, zresztą przepraszam, może nie przewijmy, bo za chwilę będzie przykład, za chwilę będzie przykład. Dalej, najważniejsze, pan Paweł ma pewność opodatkowania, tak? Pan Paweł ma pewność opodatkowania. Dlaczego? Dlatego, że jego opodatkowanie jest na przepisach wyższego rzędu oparte, tak? Nie mówimy tu o tym, o przepisach, które można sobie zmieniać z dnia na dzień. W poniedziałek mamy to, a w piątek już możemy mieć inną ustawę. Tu aktem wyższego rzędu, który jest tak naprawdę ustawą podatkową, jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czyli zasada wyrażona w Konstytucji, takie trudne słowo Konstytucja, które bardzo rzadko się pojawia w urzędach skarbowych i tak właściwie nie wiadomo, czy można to mówić, czy nie można tego mówić, Konstytucja takie. Nie za bardzo chyba, co? Urzędnicy tak nie za bardzo wiedzą, po co tam ktoś, jak ktoś powie Konstytucja, to nie za bardzo, ale nieważne. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest aktem wyższego rzędu niż polska ustawa, czyli jak dzisiaj, za przeproszeniem, państwo polskie dokopie nam jakimś podatkiem, jako polskim firmom, to w żaden sposób nie trafi to do firmy zagranicznej. I teraz szybki quiz. Czy w ostatnich latach firmom zagranicznym w Polsce dzieje się lepiej, czy gorzej? Bo jeszcze robię ten quiz praktycznie na każdym spotkaniu z klientami. Jeszcze żaden klient od kilkunastu lat nie powiedział mi, że firmom zagranicznym dzieje się gorzej. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że po prostu są chronione przepisami wyższego rzędu. Mamy miliony przykładów o tym, że polski fiskus pogorszył sytuację polskich firm działających w Polsce czy za granicą. Oczywiście. No, do tego bardzo szybko dojdzie. Może bardzo szybko dojść. W przypadku firmy zagranicznej, która ma oddział w Polsce, nie dojdzie do tego. Przepraszam, nie dojdzie do tego w tak łatwy sposób, jak się to dzieje teraz. A kiedy może do tego dojść? Za chwilę powiemy o tym przy następnym slajdzie. Pan Paweł ma pełne prawo własności, tak? Bo jego firma, my akurat opieramy się na systemie brytyjskim, w Wielkiej Brytanii prawo własności jest, proszę Państwa, święte. W Polsce zakwestionować może to prawo kilkanaście urzędów, bo mogą dokonać właśnie tego, czego nie lubimy najbardziej, czyli takiego zajęcia zabezpieczającego nasz majątek, tak? Słynna hipoteka jakaś przymusowa, tak? Wprowadzamy coś, wprowadzamy zapis w księdze wieczystej i nagle stajemy się no, w jakiś sposób napiętnowani, bo gdzieś tam w ZUS-ie się literka przesunęła czy coś takiego, coś trafiło na złe konto. Dzisiaj mamy w Polsce, proszę Państwa, nawet system automatycznej egzekucji administracyjnej. Można, proszę Państwa, ja mam sytuację, gdzie podatnik wpłacił podatek, ale pani w jakimś urzędzie nie odkliknęła tego na zielono, jak sama się wyraziła. Nie odkliknęła na zielono jego wpłaty. No i przez 3 tygodnie nie mogła tego zrobić i poszła na urlop i nie odkliknęła tego na zielono, więc system wykrył niedopłatę, bo pani nie zatwierdziła jego wpłaty. Mimo że podatnik wpłacił w przepisowej wysokości, w odpowiednim terminie, na właściwe konto, pani nie odkliknęła w systemie, w związku z tym co? Komputer ściągnął mu z konta podatek jeszcze raz i teraz mamy nadpłatę, o którą walczymy już 2 lata. 2 lata walczymy o nadpłatę, proszę Państwa, jakieś marne 15, może nie marne 15 tysięcy, no ale kwota nie jest potężna, prawda? Ale została zapłacona 2 razy, bo raz została zapłacona, której
System nie widział, bo pani nie odkliknęła tego na zielono. I później 15 tysięcy ściągnął drugi raz klienta. Idziemy dalej. Czym jeszcze charakteryzuje się oddział spółki zagranicznej? Pan Paweł ma pełną tajemnicę bankową konta prywatnego, proszę państwa. Oddziały spółek zagranicznych, zgodnie z ustawą o identyfikacji i rejestracji podmiotów, muszą posiadać konto bankowe w Polsce i muszą to konto zgłosić. Natomiast tylko to konto jest kontem fiskalnym, jak ja je nazywam. Jeśli spółka zagraniczna posiada drugie konto w Polsce, ono jest poza zakresem fiskusa, poza zakresem na przykład systemu STIR. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście już takie słowo, system do automatycznego blokowania rachunku bankowego. Polska wymyśliła taki system, znaczy nie Polska, no są takie systemy na całym świecie, ale one wszędzie są pod kontrolą sądu. W Polsce system może na 3 miesiące nam zablokować rachunek bankowy i nic się nie stanie, bo jest to poza zakresem sądu. Nie można stwierdzić, czy to było prawidłowe, czy nie, bo jeśli jest tylko podejrzenie, że my uczestniczymy w jakiejś nielegalnej transakcji, można nam ten rachunek bankowy zablokować po prostu. Najważniejsze, pan Paweł nie odpowiada za zobowiązania firmy. Powtórzę jeszcze raz, bo może to nie dojść do państwa. Akurat dużą powiedziałem już dzisiaj, więc powtórzę. Pan Paweł, prowadząc legalną działalność w Polsce, nie odpowiada za zobowiązania firmy w Polsce. Co oznacza, że jeśli dojdzie do zmiany interpretacji, to co powiedziałem z frytkami, tak? Jeśli w hotelu pana Pawła frytki sprzedaje się na 5% podatku VAT, bo tak można w niektórych przypadkach, przyjdzie kontrola i wymyśli, że to było 23 i doliczy tam jakieś setki tysięcy, nigdy to zobowiązanie nie przejdzie na majątek prywatny pana Pawła. Mimo że prowadzi spółkę, mimo że prowadzi działalność w Polsce. Ktoś powie, no ale no jak to możliwe? No przecież co, nie odpowiada za podatki się? No się nie odpowiada za podatki, proszę państwa. Jeśli się prowadzi spółkę zagraniczną, która ma oddział w Polsce, nie odpowiada się za podatki, nie odpowiada się za ZUS. Oczywiście nie namawiamy tutaj w żaden sposób, żeby pełna jasność, nie namawiamy do niepłacenia podatków. Tu mówimy o sytuacji, kiedy nie chcemy odpowiadać na przykład za domniemanie uczestnictwa w karuzeli podatkowej. Też tysiące przykładów mogę podać, tak? Może akurat nie jest dobry moment na to, ale powiem tą anegdotę, bo sama się nasuwa. Hotel w dużym mieście trójmiejskim, który został zbudowany, kilkaset ton żwiru poszło. Przyszła kontrola i zakwestionowała zakup żwiro jako transakcję fikcyjną, ponieważ żwirownia się zwinęła, mówiąc kolokwialnie. Zebrali całą tą żwirownię, to była spółka z o.o., nie zapłaciła podatku VAT od faktur, które wystawiła za żwir. No więc my przedstawiliśmy dowody, że żwir się pojawił na budowie. Został zużyty, bo stoi hotel. Oświadczenie kierownika budowy, zdjęcia z budowy. Faktury zapłacone, potwierdzenia zapłaty. Nie, dla fiskusa to była transakcja fikcyjna i niestety mój klient musiał dopłacić ten podatek, bo został posądzony, że mógł wiedzieć, proszę państwa, mógł wiedzieć, powinien, tak jak mówi pięknie to fiskus, powinien dochowywać należytej staranności przedsiębiorca. I wiedzieć, że żwirownia może zniknąć, proszę państwa. Do dzisiaj jest ta wielka dziura w ziemi, bo tam nie tylko my braliśmy piasek. Do dzisiaj stoją koparki, wprawdzie już zardzewiałe, ale stoją. Dla fiskusa nie ma tego, nie ma tej dziury. Nie ma. Dla fiskusa jest to transakcja fikcyjna. Pan Paweł za to nie odpowiada, nie odpowie nigdy. Dalej, proszę państwa. Zasada reprezentacji oddziału w Polsce. To, co już przed chwilą powiedzieliśmy, dlaczego tu jest ten właśnie, tu jest ta drobna różnica. Dlaczego pan Paweł nie odpowiada za zobowiązania firmy? Jest właścicielem swojej firmy, jednoosobowym nawet. Jest w zarządzie jednoosobowo, jest prezesem spółki. Ale, proszę państwa, ponieważ jest prezesem spółki za granicą, więc w Polsce spółkę reprezentuje
jak sama nazwa wskazuje, osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę. Czyli w polskim KRS-ie występuje osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę i nie ma takiego przepisu, który obciążałby taką osobę, która działa w Polsce w imieniu spółki, mimo że jest to również pan Paweł. Tak? Czyli jest w trzech osobach, w tym momencie już występuje. Nie ma takiego sposobu, żeby taką osobę reprezentującą zagranicznego przedsiębiorcę w jakiś sposób obciążyć no, jakąś sankcją, karą czy czymś takim. Po prostu ta osoba nie odpowiada. To jest no, ewenement, ale akurat ktoś powie, to nie jest przypadek, tak, bo jakby czy Polska jest, zaryzykowaliśmy taką tezę przed chwilą, że Polska jest bardziej przyjaznym krajem dla przedsiębiorców z zagranicy. No, tak jest, proszę Państwa, takie są fakty. I teraz to, co Państwo na pewno na początku myśleliście, tak? To, o czym na początku Państwo myśleliście, czytając tytuł, jak nie stracić na podatkach, czyli niskie podatki. Co to są te niskie podatki, proszę Państwa? Otóż na takim prostym wyliczeniu sobie zrobiliśmy porównanie. Przy rocznych dochodach w wysokości 300 tysięcy złotych, dużo, mało, nieważne, jeśli weźmiemy sytuację pana Stanisława, który prowadził JDG, to mamy PIT 57 tysięcy, CIT-u nie mamy. Ja to szybko przeczytam, żeby państwa nie zanudzać, bo już długo, dużo czasu państwu opowiadam tę historię. 57 tysięcy PIT, składka ZUS 14 544 zł plus słynna składka zdrowotna, 4,9 od dochodu, tak? Czyli to jest dodatkowe 14 700 zł. Łącznie pan Stanisław, prowadząc ten sam hotel z restauracją, o którym mówimy cały czas, zapłaci 86 244 zł rocznie. Pani Katarzyna ma spółkę z o.o. Pani Katarzyna ma tak, bo tutaj jest trochę poprzestawiane, na początek płaci CIT, tak, bo ma spółka z o.o., płaci podatek na poziomie spółki, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. I tu mamy 9% z tego powodu, że przychód, przyjęliśmy tą wersję bardziej optymistyczną, nie przekroczył 2 milionów złotych. Czyli pani Katarzyna płaci tak, 27 tysięcy plus... Jeśli będzie sobie wypłacała ten zysk ze spółki, to zapłaci dodatkowe 51 870 zł. To jest 78 870 zł. Natomiast tu jest mały haczyk, proszę Państwa. Pani Katarzyna, napisaliśmy, że jest pani Katarzyna, tak tylko. Gdyby była tylko pani Katarzyna, czyli byłaby to jednoosobowa spółka, to mielibyśmy jeszcze ZUS w Polsce, proszę Państwa. Dokładnie taki sam jak u pana Stanisława. Tak? 14 tysięcy plus składka zdrowotna, czyli nawet tego nie doliczając, już nie będziemy doliczać, żeby tutaj nie straszyć ludzi spółką, ale jednoosobowa spółka z o.o. Polska, zły pomysł. Ale jednoosobowa spółka z o.o. tak naprawdę, czyli limited spółka angielska pana Pawła, czyli ostatni przykład, która ma oddział w Polsce, to nie jest już ZUS, proszę Państwa. Tu już nie ma ZUS-u żadnego. Tu mamy, proszę Państwa, tylko opodatkowanie na poziomie spółki w wysokości 6%. Czyli co? 6% razy, jak mały chochlik, nie wpisałem procenta, 6% razy 300 tysięcy, prosty rachunek 18 tysięcy. Więc jak widzimy, proszę Państwa, na załączonym obrazku, no jest to dość atrakcyjna forma prowadzenia działalności. Ale przede wszystkim, powtarzam, dla mnie niskie podatki są ok, ale ważniejsze jest bezpieczeństwo, to co powiedziałem. Jeszcze garść faktów o tym, z czego się tak naprawdę składa, czym się różni oddział spółki zagranicznej od tych znanych i powszechnie trenowanych przez nas z form prowadzenia, czyli JDG i spółka z o.o. Ja bym, proszę Państwa, tak zaczął od tej odpowiedzialności, bo to już mówiłem, ale podkreślę, tak? W przypadku JDG, spółki z o.o.
gdzieś tam polscy obywatele w jakiś sposób będą zawsze odpowiadać za podatki. Tak? W przypadku, kiedy spółka jest niewypłacalna, wtedy zarząd ma oczywiście możliwość pozbycia się tej odpowiedzialności na zasadzie ogłoszenia upadłości, no ale to też jest procedura, którą trudno w Polsce wykonać. W oddziale spółki zagranicznej nie ma takiej odpowiedzialności od razu, tak? Nie musimy nic robić, nie musimy się nad tym zastanawiać, śpimy spokojnie. W związku z tym, co powiedziałem, zaryzykowałem taką wycenę, w cudzysłowie, ryzyka, określenie poziomu ryzyka. Poziom ochrony prawnej dla JDG to jest dla mnie 0%, proszę Państwa. Jesteśmy, że tak powiem, żywym celem, chodzącym celem. Proszę Państwa, cały Nowy Ład, jeden, dwa i trzy, bo mamy już trzeci Nowy Ład, chociaż gdzieś tam naszym ustawodawcą się ten drugi Nowy Ład zgubił i mówią, że to jest dopiero drugi Nowy Ład. Od lipca mamy trzeci Nowy Ład. To wszystko jest wycelowane w jednoosobowe działalności gospodarcze. Od stycznia następnego roku będziemy mieli ład 4.0 i to będą już przepisy, które będą wycelowane w polskie spółki z o.o. Między innymi być może w estoński CIT. Dlatego zaryzykowałem takie twierdzenie, że tylko oddział spółki zagranicznej to jest 100% ochrony dla mnie jako właściciela przed, no właśnie, taką jakąś huśtawką, tak? Dzisiaj czy wiemy, czy w dzisiejszych, na przykład, nie wiem, partii ustaw podpisanych nie ma jakichś zmian, które dotyczą mojego biznesu? Proszę Państwa, nie wiemy. Co tam dzisiaj w ogóle się pojawiło nowego? O, proszę Państwa, minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, zaproponował rozszerzenie przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli to jest coś takiego, że po prostu krótko mogą zabrać państwu firmę. Jeszcze nie wiadomo, co się z tego wykluje, bo jeżeli minister Ziobro mówi, że coś zaproponował, to znaczy, że jutro będzie projekt, a za 2 dni to będzie głosowane, tak? Może się okazać, że będą jakby bardziej dolegliwe przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli spółek na przykład, za mniejsze lub większe przekroczenia przepisów jakiekolwiek, tak? To wszystko powiedziałem o tajemnicy bankowej, o prawie własności, o prewencyjnym zajęciu, ale chciałbym powiedzieć o tym okresie 2-3-letnim, to co podkreślałem na początku. To się pięknie nazywa w prawie vacatio legis, czyli okres, kiedy ustawodawca daje nam czas na dostosowanie się do zmian, czyli tak naprawdę zmianę biznesplanów. Tak? Czyli czy w Państwa działalności biznesplany się sprawdzają? Ja nie wiem, ale ja wiem, że większość przedsiębiorców je robi, bo zakłada sobie jakiś poziom dochodów, coś pójdzie w akumulację, coś pójdzie w taką inwestycję i tak dalej. Czyli vacatio legis jest dla Państwa najbardziej kluczowym wskaźnikiem tak zwanej pewności prawa. Dla JDG, dla spółki z o.o. napisałem 2-3 dni, maks 3 miesiące. I tego się będę trzymał. W Polsce, proszę Państwa, łamie się konstytucyjną zasadę pewności prawa i to tak już po prostu, tak po prostu, bo złammy sobie dzisiaj jakąś tam kolejną zasadę konstytucyjną, okej. Okay. 156 raz w tym roku, proszę bardzo, może być, nie ma problemu. Ale, proszę Państwa, dla oddziału spółki zagranicznej jest też możliwa zmiana przepisów, proszę Państwa. Też wystąpi okres, kiedy my będziemy wiedzieli, że coś się zmienia i będziemy w tym momencie mogli dostosować swoją firmę do tych zmian, wprowadzić je, przeszkolić się, dowiedzieć się, co one dla nas znaczą. I dla oddziału spółki zagranicznej ten okres minimalny to jest 2 lata. 2-3 lata, powiedzmy. Tak? On wynika z tego, co powiedziałem wcześniej, że to są mechanizmy podatkowe oparte o umowy międzynarodowe. Czyli dzisiaj Polska nie może powiedzieć: ej, słuchajcie, zmieńmy dla spółek zagranicznych to tak, że w ogóle z podziwu nie wyjdą. Proszę Państwa, nie da się. Jak sama nazwa wskazuje, umowa ma dwie strony. Czyli na przykład zmieniam umowę, gdyby chcieli, tak? Gdyby chcieli na przykład położyć większy nacisk fiskalny na Biedronkę, musieliby zmienić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Portugalią.
bo tam ma siedzibę portugalska spółka, która jest właścicielem Biedronki. Nic nie słyszałem na ten temat. I w związku z tym, co powiedziałem o vacatio legis, zastanówmy się teraz, co będzie w perspektywie 2-3 letniej dla naszych biznesów. Otóż, proszę Państwa, mogę jasno powiedzieć, że i podatki, i ograniczenia biurokratyczne, no bo chyba nie jest tajemnicą, że ja jestem raczej zwolennikiem wolności gospodarczej, deregulacji. Wierzę Państwu, bo polski rząd Państwu nie wierzy i musi Państwa ręce pętać, tak, przy prowadzeniu biznesu dodatkowymi wymaganiami, dodatkowymi papierkami, sprawozdaniami, zeznaniami, załącznikami, tabelami, ewidencjami, etc., etc. W perspektywie 2-3 letniej dla JDG, dla spółki z o.o. te problemy będą rosły. Będzie więcej, trudniej, będzie większa możliwość popełnienia błędu. Tak? Bo ja dzisiaj biję się w piersi, ja dzisiaj jestem właścicielem kancelarii podatkowej, mam ilość tam pracowników, szkolę ich, proszę Państwa, staramy się. Natomiast jeśli formularz VAT-26 zmienia się w nocy, no to my, proszę Państwa, też czekamy na aktualizację swojego oprogramowania. Tak samo jak było z wyliczeniami wynagrodzeń, proszę Państwa. Między pierwszym i drugim ładem było 1,5 miesiąca. W międzyczasie było rozporządzenie, nie wiem, ktoś pamięta, styczeń, luty tego roku. Dla księgowych to był koszmar. Większość księgowych osiwiała i powypadały im włosy i teraz w to miejsce odrosły im nowe oczywiście, bo ta księgowy to nie jest normalny człowiek, ale może na tym zakończę, tak? To jest trudny okres w dziejach księgowości w Polsce. Nasze oprogramowanie po prostu nie dorosło do prędkości zmian. Tak? Tłumaczę się teraz za księgowych. Były błędy i one będą wykrywane pewno za 2 lata, za 3 lata i za 5 lat. Z czego to wynikało? Z tego, że nikt nie był w stanie powiedzieć, jakie będzie prawo jutro, bo prawo wtedy w styczniu, lutym wynikało z konferencji prasowej. Wychodził minister, mówił, to jest opodatkowane, to nie jest opodatkowane. Będzie taka ulga, takiej nie będzie ulgi. I już nikt nie wiedział, co będzie. Natomiast dla oddziału spółki zagranicznej nie miało, całe to zamieszanie w ogóle nie dotyczyło oddziału spółki zagranicznej. Proszę Państwa, mamy już mnóstwo takich klientów, którzy w ogóle nie mają styczności z polskim systemem podatkowym. To są spokojni ludzie. Puls najwyżej 72 uderzenia na minutę. Ciśnienie nie przekracza 130, nawet po mocnym double espresso. I tego Państwu życzę, proszę Państwa. I tego Państwu życzę, bo ja sobie tego życzę. Co może oddział spółki zagranicznej, a czego nie może, proszę Państwa. Jak widzimy na tabelę, może prawie wszystko. Niektórych koncesji, niektórych zezwoleń nie uzyska w Polsce, ale tylko dlatego, że tak twierdzą urzędnicy, proszę Państwa. Bo dzisiaj, tak jak mówię, wykładnia jest taka, na przykład w transporcie, tak? Oddział spółki zagranicznej jest przepis w ustawie o udziale podmiotów zagranicznych w obrocie gospodarczym, który mówi, że oddział spółki zagranicznej jest polskim przedsiębiorcą. Nie może być w żaden sposób dyskryminowany. Idzie pan z tym przepisem do Inspektoratu Transportu, oni mówią, nie, u nas nie, mamy swoje przepisy. To nie jest nasza ustawa, oni mówią, mamy inną ustawę. Co, ustawa nie zgadza się z ustawą? Polska. I pewno część z Państwa już się zastanawia, jak to zrobić, żeby mieć rzeczywiście co najwyżej 72 uderzenia na minutę albo mniej i nie więcej niż 130 na 80 ciśnienia. Jak przejść na oddział spółki zagranicznej, proszę Państwa? No, sugerujemy, żeby to zrobić z naszą pomocą, ponieważ to robimy dla polskich przedsiębiorców. Każde takie przejście, proszę Państwa, jest poprzedzone analizą. Dlaczego? Bo właściwie nie ma jednakowej firmy w Polsce. Proszę Państwa, niektórzy na przykład mają hotel, do tego dołożyli sobie wypożyczalnię rowerów, plus jeszcze prowadzą szkolenia. I tu już mamy trzy właściwie rodzaje działalności, gdzie na Zachodzie się to nie zdarza, proszę Państwa. Na Zachodzie Brytyjczyk, Niemiec, jak ma jakąś firmę, to siedzi w tym. My jesteśmy ludźmi renesansu, proszę Państwa, tak się
wychowaliśmy pod okupacją, że tak powiem, i tak dalej, różnych to sił, że tak powiem, czy ze wschodu, czy z zachodu. Jesteśmy ludźmi renesansu, potrafimy wszystko, co bardzo zadziwia ludzi na zachodzie, ponieważ mamy 3-4 różne firmy w jednej firmie. Dlatego my staramy się wybrać, my, nasz zespół specjalistów Ars Tributa stara się wybrać dla Państwa najlepszy wariant, żeby Państwu przede wszystkim nie zaszkodzić. Z przykrością stwierdzam, że jest wiele pomysłów na to, jak Państwu pomóc na 2-3 miesiące. Ktoś mówi, przenieść sobie firmę za granicę. To nie ma nic wspólnego, proszę Państwa, z otwarciem oddziału spółki zagranicznej w Polsce. To jest zupełnie odwrotny scenariusz. Ja o tym dzisiaj nie będę mówił, nie będę Państwu zawracał głowy. Wybieramy najlepszy wariant, zakładamy spółkę zagraniczną, zakładamy oddział w Polsce. Cała taka procedura trwa 2-3 miesiące. Dlaczego? Dlatego, że za granicą otwarcie czegoś takiego, nawet najbardziej skomplikowanej struktury, to jest góra miesiąc, czasami 7 dni roboczych. Ale w Polsce, proszę Państwa, musimy urzędników przekonać, że chcemy tutaj być legalni, proszę Państwa. I to jest nasze zadanie. Czasami to trwa bardzo długo, czasami krócej. Zwykle w 2-3 miesiące się to zamyka. Jakie są opłaty? Ktoś powie, no dobra, ale czy mi się to opłaca? Tak, tak naprawdę, no ja płacę niedużo podatków. Mam te 300 tysięcy, mam te 200 tysięcy. To już od Państwa zależy. Ja czasami mówię w ten sposób. Nie dzisiaj, to jutro. Tak? Pamiętajmy o sobie, bo proszę Państwa, dzieją się naprawdę dziwne rzeczy w polskich podatkach, o których będziemy zaraz mówić. 2-3 miesiące koszty, około 20 tysięcy i opłata za księgowość 400 euro. Dlaczego powiedziałem opłata za wdrożenie około 20 tysięcy, płatna 50-50? Dlatego, proszę Państwa, że my, każdy wariant niesie ze sobą szereg czynności, bo jeśli mamy państwo polskie, to możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy drugim najbardziej skomplikowanym systemem podatkowym świata i musimy mieć papierów, pełne segregatory. Tak? To, co porównuje na przykład sprawozdanie finansowe spółki brytyjskiej 1,5 strony w Polsce, jak się zamknie w 10 stronach, nawet malutkiej spółeczki, no to to jest rekord. Tak? W Polsce, proszę Państwa, naprawdę produkujemy tony papierów. I teraz powiem Państwu, że tak powiem, nowiny ze świata podatków. Tak, to już powiedzieliśmy, oddział spółki zagranicznej. Oddział spółki zagranicznej, a plany zmian w podatkach w Polsce, proszę Państwa. Nowiny ze świata, które czasami mnie przerażają, tak naprawdę, powodują, że nie śpię nocami, bo myślę, co z tego będzie, proszę Państwa, bo ja jestem, czuję się odpowiedzialny za to, za Państwa biznesy. Co planuje nasz rząd? Brak przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tak to sobie lekko powiedziałem, proszę Państwa. No tak, proszę Państwa, tylnymi drzwiami przez tam inne przepisy wprowadza się w Polsce brak przedawnienia zobowiązań podatkowych. Czym to się je tak naprawdę? Otóż, proszę Państwa, będzie coś takiego, że nie będziemy mogli po 5 latach oddać sobie do archiwum, czy nawet, no może nawet tam na przemiał swoich dokumentów z firmy. Może niektórzy tak nie robią, może trzymają całe życie, ale przy małych firmach no, stosowało się to 5 lat, już tam właściwie jest to nieważne, tam co się tam działo. Nie, proszę Państwa. Polska planuje brak przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tak. Polska planuje brak zwrotu nadpłaty podatku, tak? Czyli coś takiego, że na, no nie wiem, wpłacimy w lipcu tego roku 50 tysięcy, a ogólnie potem za rok wyjdzie nam podatek 30 tysięcy, tak? Bo mieliśmy więcej kosztów w zimie. Czy dostaniemy te 20 tysięcy nadpłacone? Nie, proszę Państwa. Chyba że, jak czytamy w tym projekcie, który już gdzieś tam w kuluarach sejmowych jest omawiany, udowodnimy, że ponieśliśmy szkodę, proszę Państwa, szkodę, tak? Czyli udowodnimy, że wpłacając więcej podatku niż rzeczywiście mieliśmy wpłacić, ponieśliśmy przez to jakąś szkodę, proszę Państwa. Ja nawet nie wiem, do czego to przymierzyć, proszę Państwa. Jaką szkodę? No, po prostu zapłaciłem więcej niż musiałem. To chyba mi się należy zwrot, prawda, czy nie? No nie. Proszę Państwa, co tydzień słyszy się o wyższych sankcjach za wykroczenie skarbowe. Obecnie
O ile dobrze pamiętam, maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi 97 tysięcy złotych, 200, 97 200, chyba coś takiego. I proszę Państwa, nie jest, nie wiem jak u Państwa, ale u nas na Wybrzeżu nie jest to dziwne, jeśli ktoś dostanie 10 tysięcy na przykład za niewydanie paragonu. Widziałem coś takiego, widziałem proszę Państwa. Gastronomia Sopocka, może nie jest to oaza poprawności politycznej i podatkowej, ale wlepić 10 tysięcy za niewydanie paragonu? Dużo? Mało? Proszę Państwa, nowinka taka dla wszystkich, którzy posiadają spółki. Rząd planuje zrobić progresywny podatek Belki. Podatek od dywidend ma być w najwyższym, po najwyższym poziomie i tutaj gdzieś tam się przebąkuje, że powyżej 200 tysięcy złotych ma wynosić 40%. Proszę Państwa, czyli spółka z o.o. nie będzie już opodatkowana 9 plus 19, tak jak sobie napisaliśmy to wcześniej, tylko 9 plus 40. Czy jaka będzie realna stopa podatkowa? No coś ponad 40, prawda? Coś ponad 40 to prawie 50, prawie połowę tego, co będą zarabiały spółki z o.o. Małe, bo mnie to większa spółka. 19 plus 40, to ile to jest? Nie wiem, proszę Państwa, ja nie umiem do tylu liczyć. To będą podatki. Żadna z tych zmian, proszę Państwa, nie będzie dotyczyła oddziału spółki zagranicznej. Nie będzie, proszę Państwa. Bo na każdą z tych zmian musiałaby się zgodzić druga strona. Przecież czy ktoś o zdrowych zmysłach po drugiej stronie, w jakimkolwiek innym kraju europejskim zgodzi się na brak przedawnienia zobowiązań podatkowych? No chyba nie. W Polsce nawet tego nie zauważymy, proszę Państwa. To będzie się nazywało ustawa o zmianie ustawy, o wprowadzeniu ustawy o leśnictwie. I w przepisie 156 przejściowym będzie taki przepis, który będzie później, na którym potem się 20 doktoratów napisze, tak? No. I tak będzie, proszę Państwa. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, oddać głos panu Hubertowi, bo mówiłem strasznie długo, bardzo Państwa przepraszam, ale niestety temat jest gorący. Gdyby cokolwiek, gdziekolwiek i tak dalej, jakiekolwiek pytania, to zapraszam, wyświetliłem planszę z kontaktem i mam nadzieję, że uda mi się Państwu pomóc. Dziękuję bardzo, panie Pawle. No tutaj aż żal było cokolwiek mówić, no zresztą temat, tak jak pan powiedział, gorący i interesujący. Zachęcamy do zadawania pytań. Mamy tutaj dwa pytania, dwa pierwsze pytania. Najpierw mamy od pana Grzegorza inspirację i podziękowania, tak więc... Dziękuję panie Grzegorzu, bardzo się cieszę. I zaczynamy od pierwszego pytania. Mam już wyrobioną markę, renomę na rynku. Czy muszę z tego zrezygnować, chcąc przejść na oddział zagraniczny w Polsce i czy trzeba gdzieś latać za granicę? Odpowiadam od tyłu, nie trzeba nigdzie latać. Jakby ideą oddziału jest to, że nie zmieniamy tak zwanej rezydencji podatkowej. Przepraszam, bo zaschło mi w gardle. Nie zmieniamy rezydencji podatkowej, czy nie trzeba nigdzie latać. To, co powiedziałem, my różnimy się tym od reszty rynku, że nie namawiamy Państwa do, krótko mówiąc, fikcyjnego otwarcia firmy za granicą. Państwa firma jest w Polsce, tu ma zostać i tu ma być prowadzona, więc nigdzie nie latamy. I nie trzeba rezygnować z renomy na rynku, proszę Państwa. To wszystko jest element firmy, który może przejść na nową firmę. Są takie scenariusze, które to zakładają. Tak jak w Polsce przekształca się firmę na przykład z jednoosobowej działalności w spółkę, tak można się przekształcić w oddział spółki zagranicznej bez utraty, tak powiedzmy, ciągłości, tak, firmy. Okej. Okay. Panie Jakubie, cieszymy się, że otwiera trochę oczy. Dziękujemy panie Jakubie. Mamy pytanie od pana Jurka. A dlaczego zagraniczne firmy tworzą w Polsce spółki z o.o., a nie jest to oddział spółki zagranicznej? Dlaczego tworzą spółce? Może taka jest
Decyzja biznesowa. My też czasami tworzymy zamiast oddziału spółki zagranicznej spółka z o.o. Kiedy? Jeśli mamy na przykład coś takiego, że ktoś ma spółkę za granicą, a druga osoba mówi, ja tam się nigdzie nie wybieram, ja tutaj 40 lat prowadzę firmę, nie rozumiem, co pan do mnie mówi, ale chcę mieć udział w tym biznesie, w tym nowym hotelu na przykład, tak? Więc ja wchodzę jako ja, a drugi współwłaściciel hotelu mówi, ja dobra, ja wchodzę jako spółka zagraniczna i wtedy mamy oddział spółki zagranicznej. Okej. Proszę zadawać pytania. Mamy blisko 20 osób, tak więc myślę, że w głowie pojawiło się mnóstwo pytań. Jeżeli macie jakieś pytanie, to teraz pan Paweł może odpowiedzieć na nie na żywo. Myślę, że najlepsza forma. Jeżeli też możemy z tego skorzystać, jeżeli chcecie porozmawiać przez chwilę, możemy udostępnić mikrofon, tak więc możecie również zadać pytanie czysto na żywo. Wystarczy napisać w komentarzu i ja wtedy taki mikrofon udzielę. Tak więc jeszcze chwilkę i będziemy kończyć, jeżeli nie będzie pytań. Tak więc prosimy o zadawanie pytań teraz. Na koniec najważniejsze rzeczy. Oddział jest normalną firmą polską. Tak? Jakby ktoś pytał na przykład, bo tam nie powiedziałem tego głośno, ale było gdzieś w slajdzie, że jest na białej liście, ma w Polsce rachunek bankowy. Właściwie ma wszystkie rzeczy, które są związane z firmą polską. Tak? Może prowadzić każdą działalność. Okej. No dobrze. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy, bo widzę, że nie ma pytań, tak więc zapewne trzeba się z tym delikatnie, że tak powiem, przespać. Kontakt do pana Pawła jest wyświetlony, tak więc tutaj możecie państwo pisać maile, pisać swoje zapytania, a na pewno pan Paweł ze swoją ekipą tutaj doradzą, podpowiedzą, w jaki sposób to wszystko zrobić, aby płacić te mniejsze podatki. Okej, panie Pawle, ja dziękuję za kolejne spotkanie, za kolejną fantastyczną dawkę wiedzy. Mam nadzieję, że uczestnicy również to dostrzegli. Ja jestem po raz kolejny pełen podziwu i otwierają się po raz kolejny szeroko oczy, także ja bardzo serdecznie, panie Pawle, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie za spotkanie, pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia. Pozdrawiam.